Czym jest miłość według Pani? O, to pytanie na wiele lat musiałabym odpowiadać, bo dla każdego człowieka jest czymś innym. Z każdą miłością to jest tak jak z liniami papilarnymi, że to jest coś tak osobnego, tak subiektywnego, że tego się nie da porównać, nie da się uogólnić, bo wszystko, co powiemy teraz o miłości, to będzie ogólne i to będzie to, co nam się zdaje, pani i mnie. A to jest coś szczególnego, czego się tak naprawdę nie da opowiedzieć, natomiast warto życzyć każdemu, żeby się mu w życiu przytrafiła. A czy jak pani była młoda, to czy pani słuchała osób starszych? Niewiele, to znaczy byłam osobą zbuntowaną. Myśmy byli takim pokoleniem, które przede wszystkim była w opozycji do systemu, w którym się żyło, ale też byłam w opozycji do swojego domu i bardzo szybko z tego domu wyszłam. Znaczy mając 18 lat i nie mając specjalnie możliwości do takiego osobnego życia, ale to było dla mnie wyzwanie. I byliśmy zbuntowani. Czytaliśmy, pamiętam, Sartra i panią Beauvoir. To były takie książki, które dodawały nam otuchy. Byliśmy, egzystencjalizm zresztą gdzieś do dzisiaj, jak się czyta takie zdanie, że człowiek w tłumie czuje się sam, to ono jest dzisiaj wyjątkowo aktualne. Czyli samotność jest taką receptą na znalezienie równowagi? Wie pani, samotnością to jest tak jak z cholesterolem, że jest dobry i jest zły. I ten jest dobra samotność i zła samotność. Zła samotność to jest taka, kiedy pani leży w domu i patrzy pani w sufit i nie ma pani, nie widzi pani sensu życia. A dobra samotność to jest to, co każdy myślący człowiek potrzebuje, żeby się uciszyć, żeby być ze sobą, z daleka od wszystkiego i wszystkich. A jak znaleźć ten sens życia, szczególnie dla młodej osoby, która przecież zaczyna dopiero swoją wędrówkę w życiu? Czy miłość jest Pani Beato, kierunkiem? Nie mam recepty, więc pani nie wypiszę, ale wydaje mi się, że najważniejsze, żeby znaleźć gdzieś swój trop, gdzieś kierunek. On się może po latach okazać, że to był kierunek mylny, ale jednak, żeby mieć jakiś pomysł na to życie i żeby je w miarę przeżyć etycznie i moralnie, czyli zgodnie z jakimiś naszymi zasadami. A kiedy pani obserwuje młodych ludzi, szczególnie kiedy się kochają, to co pani o nich myśli? Czy to jakoś się różni od miłości w pani czasach? Nie, niczym się nie różni. Jest to wspaniały moment, jak widzę, jak się młodzi ludzie całują na przystanku i obejmują się i są wpatrzeni w siebie, a nie w komórki, to wydaje mi się, że to jest po prostu fantastyczne. I to się niczym nie różni. Zresztą miłość w każdym wieku jest podobna. Czy to są seniorzy, którzy idą, czy mają się za ręce. Zachowują się tak samo. Jest pani, uważam, trochę liberalna w tych poglądach, bo nie wszyscy akceptują okazywanie sobie uczuć w miejscach publicznych. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. Zupełnie wolałabym oglądać w miejscach publicznych całujących się młodych ludzi, niż maszerujących faszystów. Cała nadzieja w literaturze? No niekoniecznie. Cała nadzieja w wychowawcach narodu. Oczywiście literatura jest ważna, ale proszę pamiętać, że w tej chwili się bardzo mało czyta. Raczej jest to kultura obrazkowa. Polska to nie jest Szczebrzeszyn. Także ci, co wychowują, nauczyciele, są zawsze trzy najważniejsze zawody w życiu. Nauczyciel, lekarz i policjant. I te trzy zawody muszą być dowartościowane na tyle, żeby one nas chroniły i wychowywały. A czy w pani w swoim życiu spotkała dobrych nauczycieli? Tak, ja miałam to szczęście, że miałam takich kilku nauczycieli fantastycznych. Bo wie pani, od nauczyciela zależy
bardzo często wybór zawodu. Jak mamy dobrego polonistę, to bardzo często potem się idzie na polonistykę. Albo jak mamy dobrego fizyka czy matematyka, to potem idziemy bardzo często w tym kierunku, bo to jest takie zauroczenie, że po prostu fascynacja, że to był tak wspaniały nauczyciel, że on nas no, zafascynował. Pani lubi matematykę? Znaczy, powiem szczerze, że polubiłam ją z wiekiem. To znaczy, nie doceniałam jej. Dawniej było tak, że dzielili nas na humanistów i na tak zwanych ścisłych. I myśmy trochę, jak to mówi młodzież, olewali matematykę i fizykę. I potem dopiero stwierdziłam, że matematyka, fizyka, astronomia to są takie przedmioty niezwykle poetyckie. To znaczy, już nie mówię astronomia sięgająca gwiazd, ale jak zaczęłam czytać książki, na przykład na temat Keplera czy Newtona, no to zaczęło mnie to fascynować i w zasadzie, gdybym miała taką wiedzę, jaką mam dzisiaj na temat przedmiotów ścisłych, to zapewne studiowałabym właśnie fizykę albo matematykę może nie, ale fizykę, może astronomię. Powiem szczerze, cieszę się, że pani tego nie zrobiła, bo dzięki temu możemy się spotkać tu i teraz, w takich okolicznościach i możemy czytać piękną poezję o miłości. Ale droga pani, gdybym studiowała matematykę, to jedno drugiemu by nie byłoby przeszkodą. I spełniałaby się pani jako matematyczka? Może nawet pisałabym ciekawsze wiersze. Nie wiadomo. Ewa Lipska.